To jest taki niezbyt częsty ciągnik Ford. No ale on jest mocny, on jest chyba 115 koni. To jest... Adrian musiałby więcej o nim opowiedzieć, ja tam mogę o 80 coś powiedzieć. Adrian nim jeździ, robi w polu, także Adrian coś o nim wie, bo on go rozjeżdżał kiedyś tutaj w sprzęgło naprawiał od Wałka WOM. To praktycznie ten ciągnik rozjechał całym mostem, wyjechał do tyłu. Poleje pospuszczał tego, ja mówię, kurczę, jak oni to poskładają, ale no, poskładali i ciągnik chodzi, nie? Kiedyś nawet sobie stojaki dorabiał, żeby go rozjechać, nie? Pospawał stojaki, same stojaki, żeby tak porobić takie stojaki, to z pół dnia zeszło, nie? Wymyśleć, poskręcać, żeby to były masywne podstawy, żeby ten ciągnik można było odjechać mostem, nie? Dobrze. Elegancko jest. No ładne, te ciągniki są takie, powiem szczerze, masywne, takie dość twarde, nie? Ostatnie, kurczę, praktycznie można powiedzieć z tych masywnych, nie? Gdzie skrzynie są mocne, silniki mocne. Ten akurat jest nieuturbiony, to jest wolno sący silnik, to do zajeżdżenia to nie jest tak prosto, żeby zajechać taki silnik, nie? Jeżeli ktoś tam pilnuje, serwisuje, oleje, filtry na bieżąco, także może się takim ciągnikiem jeszcze nacieszyć, pomimo tego, że on ma tam 20 parę lat, nie? Także